Odcinek 7. Przed 5 w numerze zjawił się Geist. Był jakiś rozdrażniony i zamknął za sobą drzwi na klucz. Panie Cizem, wiele mi na tym zależy, ażebyśmy się porozumieli. Powiedz mi, czy masz jakie obowiązki, żonę, dzieci? Nie, nie mam nikogo. I majątek masz 1 000 000? Prawie. A powiedz mi, dlaczego ty myślisz o samobójstwie? To było chwilowe. Doznałem zawrotu w balonie i... Majątek masz. O sławę przynajmniej dotychczas nie dobijasz się. To musi być kobieta. Może. Jest kobieta. To źle. O niej nigdy nie można wiedzieć, co robi i dokąd zaprowadzi. W każdym razie słuchaj. Gdyby ci kiedy jeszcze raz przyszła ochota, no... próbować, rozumiesz? Nie zabijaj się, ale przyjdź do mnie. Może zaraz przyjdę. Nie zaraz. Kobiety nigdy nie gubią ludzi od zaraz. Czy już skończyłeś z tamtą osobą rachunki? Zdaje mi się. Aha, dopiero zdaje ci się. To źle. Na wszelki wypadek zapamiętaj radę. W moim laboratorium bardzo łatwo można zginąć. I jeszcze jak? Coś pan przyniósł, profesorze. Źle, źle. Muszę szukać kupca na mój materiał wybuchowy. A myślałem, że połączymy się. Pierwej pokaż pan, coś przyniósł. Masz rację. Wydobył z kieszeni średniej wielkości pudełko. Zobacz, za co to ludzi nazywają szaleńcami. Pudełko było z blachy, zamknięte w szczególny sposób. Geist po kolei dotykał sztyfów, osadzonych w różnych punktach, od czasu do czasu rzucając na Wokulskiego spojrzenia gorączkowe i podejrzliwe. Raz nawet zawahał się i zrobił taki ruch, jakby chciał schować pudełko. Ale opamiętał się, dotknął jeszcze paru sztyftów i wieko odskoczyło. Przysuń się tu, do stołu. Spojrzyj. Co to jest? Pokazał mu metalową kulkę ciemnej barwy. Zdaje mi się, że to jest metal drukarski. Weź w rękę. Wokulski wziął kulkę i aż się zdziwił. Była tak ciężka. To jest platyna. Platyna? Oto masz platynę. I podał mu tej samej wielkości kulkę platynową. Wokulski przekładał obie z rąk do rąk. Zdziwienie jego wzrosło. To jest chyba ze 2 razy cięższe od platyny. A tak? Tak? Nawet jeden z moich przyjaciół akademików nazwał to komprymowaną platyną. Dobry wyraz, co? Na oznaczenie metalu, którego ciężar gatunkowy wynosi 30,7 g. Oni tak zawsze. Ile razy uda im się wynaleźć nazwę dla nowej rzeczy, zaraz mówią, że ją wytłumaczyli na zasadzie już poznanych praw natury. Pyszne osły, najmędrsze ze wszystkich, jakimi roi się tak zwana ludzkość. A to znasz? No, to jest sztabka szklana. Weź do ręki. Przypatrz się. Cięższy od żelaza, z odłamem ziarnistym, wyborny przewodnik ciepłej elektryczności pozwala się strugać. Prawda, jak to szkło dobrze udaje metal? Może chcesz je rozgrzać albo kuć młotem? Wokulski przetarł oczy. Nie ulega kwestii, że takiego szkła nie widziano na świecie. A to? To chyba stal. Nie sód? Nie potas? Nie. Weźle do ręki ten stal. Tu już podziw Wokulskiego przeszedł w pewien rodzaj zaniepokojenia. Owa rzekoma stal była lekka jak płatek bibułki. Chyba jest pusta w środku. Więc przetnij tę sztabkę, a jeśli nie masz czym, przyjdź do mnie. Zobaczysz tam nierównie więcej podobnych osobliwości i będziesz mógł robić z nimi próby, jakie ci się podoba. Wokulski oglądał po kolei ów metal cięższy od platyny, drugi metal przeźroczysty, trzeci lżejszy od puchu. Dopóki trzymał je w rękach, wydawały mu się rzeczami najnaturalniejszymi pod słońcem,
Cóż jest bowiem naturalniejszego, aniżeli przedmiot, który oddziaływa na zmysły? Lecz gdy oddał próbki Geistowi, ogarniało go zdziwienie i niedowierzanie. Zdziwienie i obawa. Więc znowu oglądał je, kręcił głową, wierzył i wątpił na przemian. No i cóż? Czy pokazywał pan to chemikom? Pokazywałem. I cóż oni? Obejrzeli, pokiwali głowami i powiedzieli, że to blaga i kuglarstwo, którym poważna nauka zajmować się nie może. Niech to więc nawet nie robili prób? Nie. Niektórzy z nich wprost mówili, że mając do wyboru między pogwałceniem praw natury, a złudzeniami własnych zmysłów, wolą nie dowierzać zmysłom. I jeszcze dodawali, że robienie poważnych doświadczeń z podobnymi kuglarstwami może obłąkać zdrowy rozsądek. I stanowczo wyrzekli się doświadczeń. I nie ogłaszasz pan o tym? Ani myślę. Owszem. Ta bezwładność mózgów daje mi najlepszą gwarancję bezpieczeństwa tajemnicy moich wynalazków. W przeciwnym razie pochwycono by je prędzej lub później, odkryto by metodę postępowania i znaleziono by to, czego bym im dać nie chciał. Mianowicie? Znaleziono by metal lżejszy od powietrza. Wokulski rzucił się na krześle. Przez chwilę obaj milczeli. Przypuśćmy, że ja mógłbym panu dać pieniądze i jednego, a nawet dwóch pomocników. Lecz gdzie dowód, że pańskie metale nie są jakąś dziwną mistyfikacją, a pańskie nadzieje złudzeniami? Przyjdź do mnie, obejrzyj, co jest, sam zrób kilka doświadczeń, a przekonasz się. Innego sposobu nie widzę. I kiedy można by przyjść? Kiedy zechcesz. Daj mi tylko kilkadziesiąt franków, gdyż nie mam za co kupić potrzebnych preparatów. A oto mój adres. Wokulski wręczył mu 300 franków. Starzec zapakował swoje okazy, zamknął pudełko i rzekł na odchodne: napisz do mnie list na dzień przed przybyciem. Prawie ciągle siedzę w domu, ocierając kurze z moich retort. Po odejściu Geista Wokulski był jak odurzony. Brzemię nowych prawd czy nowych złudzeń tak go goniło, że uczuł konieczność podzielenia go z kimkolwiek, choćby tylko w części. Zbiegł więc na pierwsze piętro do paradnej sali przyjęć i wezwał Szmachta. Właśnie gdy zastanawiał się, w jaki sposób rozpocząć z nim tę dziwną rozmowę, Szmacht sam mu ją ułatwił. Ledwie bowiem ukazał się w sali, rzekł z dyskretnym uśmiechem: stary Geist wyszedł od pana bardzo ożywiony. Przekonał pana, czy też został pobity? O, mówieniem nikt nikogo chyba nie przekona. Tylko faktami. Więc były i fakta. O, tymczasem dopiero zapowiedź ich. Powiedz mi, pan jednak, co byś sądził, gdyby Geist pokazał ci metal pod każdym względem przypominający stal, lecz dwa lub trzy razy lżejszy od wody? Gdybyś podobny materiał oglądał na własne oczy, dotykał go własnymi rękoma. Cóż bym miał powiedzieć, dobry Boże, nad to, że profesor Palmieri jeszcze większe cuda pokazuje za 5 franków od osoby. Co za Palmieri? Profesor magnetyzmu, znakomity człowiek. Mieszka w naszym hotelu i 3 razy dziennie pokazuje magnetyczne sztuki w sali mogącej od biedy pomieścić ze 60 osób. Jest właśnie 8, więc w tej chwili zaczyna się przedstawienie wieczorne. Jeżeli pan chce, możemy tam pójść. Ja mam wstęp za darmo. Chodźmy do owego profesora Palmieri. Weszli na 2. piętro do salonu urządzonego równie bogato jak inne w tym hotelu. Większą jego część już zapełniali widzowie starzy i młodzi, kobiety i mężczyźni, ubrani elegancko i bardzo zajęci profesorem Palmierim, który właśnie kończył krótką prelekcję o magnetyzmie. Był to mężczyzna średnich lat, zwiędły, brunet, z rozczochraną brodą i wyrazistymi oczyma. Otaczało go parę przystojnych kobiet i kilku młodych mężczyzn o twarzach mizernych i apatycznych. To są media. Na nich Palmieri pokazuje swoje sztuki. Widowisko trwające około 2 godzin polegało na tym, że Palmieri za pomocą wzroku usypiał swoje media w taki jednak sposób, że mogły one chodzić, odpowiadać na pytanie i wykonywać rozmaite czynności.
Prócz tego, uśpieni przez magnetyzera w miarę jego rozkazów, objawiali bądź niezwykłą siłę muskularną, bądź jeszcze niezwyklejszą nieczułość lub nadwrażliwość zmysłów. Ponieważ Wokulski pierwszy raz widział podobne zjawiska i bynajmniej nie ukrywał niedowierzania, więc Palmieri zaprosił go do pierwszego rzędu krzeseł. Tu, po kilku próbach, Wokulski przekonał się, że zjawiska, na które patrzy, nie są kuglarstwem, lecz polegają na jakichś nieznanych właściwościach systemu nerwowego. Ale najwięcej zajęły, a nawet przeraziły go dwa doświadczenia mające pewien związek z jego własnym życiem. Polegały one na wmawianiu w medium rzeczy nieistniejących. Jednemu z uśpionych podał Palmieri korek od karafki, mówiąc, że podał mu różę. W tej chwili medium zaczęło wąchać korek, okazując przy tym wielkie zadowolenie. To co pan robisz? Wszakże to asafetyda! I medium natychmiast z obrzydzeniem odrzuciło korek, wycierając ręce i narzekając, że cuchnął. Innemu podał chustkę do nosa, a gdy powiedział mu, że chustka waży 100 funtów, uśpiony począł uginać się, drżeć i potnieć pod jej ciężarem. Wokulski, widząc to, sam spotniał. Już rozumiem tajemnicę Geista. On mnie zamagnetyzował. Lecz najboleśniejszego uczucia doznał wówczas, gdy Palmieri, uśpiwszy jakiegoś wątłego młodzieńca, owinął ręcznikiem łopatkę od węgli i wmówił w swoje medium, że jest to młoda i piękna kobieta, którą trzeba kochać. Zamagnetyzowany ściskał i całował łopatkę, klękał przed nią i robił najczulsze miny. Gdy ją włożono pod kanapę, popełznął za nią na czworakach jak pies, odepchnąwszy pierwej czterech silnych mężczyzn, którzy chcieli go zatrzymać. A gdy nareszcie Palmieri schował ją, mówiąc, że umarła, młody człowiek wpadł w taką rozpacz, że tarzał się po podłodze i bił głową o ścianę. W tej chwili Palmieri dmuchnął mu w oczy i młodzian obudził się ze strumieniami łez na policzkach wśród oklasków i śmiechu obecnych. Wokulski uciekł z sali straszliwie rozdrażniony. Więc wszystko jest kłamstwem. Rzekome wynalazki Geista i jego mądrość, moja szalona miłość i nawet ona... Ona sama jest tylko złudzeniem oczarowanych zmysłów. Jedyną rzeczywistością, która nie zawodzi i nie kłamie, jest chyba śmierć. Wybiegł z hotelu na ulicę, wpadł do kawiarni i kazał podać koniak. Tym razem wypił półtorej karafki, a pijąc myślał, że ten Paryż, w którym znalazł najwięcej mądrości, największe złudzenia i ostateczne rozczarowania, stanie się chyba jego grobem. Wrócił do hotelu rozmarzony koniakiem i zasnął w ubraniu. Obudził się o 8 rano. Nie ma kwestii, że Geist za pomocą magnetyzmu oszukał mnie co do owych metali. Lecz kto magnetyzował mnie wówczas, kiedy oszalałem dla tej kobiety? Nagle błysnął mu projekt, ażeby zasięgnąć informacji u Palmieriego. Przebrał się więc szybko i zeszedł na drugie piętro. Mistrz tajemniczej sztuki już czekał na gości. Ale że gości jeszcze nie było, więc Wokulskiego przyjął natychmiast, pobrawszy z góry 20 franków opłaty za naradę. Drogi panie, czy w każdego może pan wmówić, że łopatka do węgli jest kobietą i że chustka waży 100 funtów? W każdego? Kto da się uśpić? Więc proszę mnie uśpić i powtórzyć na mnie sztukę z chustką. Palmieri zaczął swoje praktyki. Wpatrywał się Wokulskiemu w oczy, dotykał mu czoła, pocierał ręce od obojczyków do dłoni. Nareszcie odsunął się od niego zniechęcony. Pan nie jesteś medium. A gdybym ja miał w życiu wypadek taki jak ów jegomość z chustką? To jest niemożliwe. Pana niepodobna uśpić. Zresztą, gdybyś był pan uśpiony i miał złudzenie, że chustka waży 100 funtów, to znowu obudziwszy się, nie pamiętałbyś pan o tym. A czy nie sądzisz pan, że ktoś zręczniej może magnetyzować? O, nie ma lepszego magnetyzera ode mnie. Zresztą i ja pana uśpię, ale na to trzeba kilkumiesięcznej pracy. To będzie kosztowało 2000 franków. Nie myślę darmo tracić mego fluidu. Wokulski opuścił magnetyzera niezadowolony. Jeszcze nie wątpił, że panna Izabela mogła oczarować go.
Miała przecież dosyć czasu, ale znowu Geist nie mógł go uśpić w ciągu paru minut. On zaś pamięta każdy szczegół wizyty starego chemika. Jeżeli więc Geist nie uśpił go, więc nie jest oszustem. Więc jego metale istnieją i odkrycie metalu lżejszego od powietrza jest możliwe. Oto miasto, w którym więcej przeżyłem w ciągu jednej godziny, aniżeli w Warszawie przez całe życie. Przez kilka dni Wokulski był bardzo zajęty. Przede wszystkim wyjeżdżał Suzin, zakupiwszy kilkanaście statków. Najzupełniej legalny zysk z tej operacji był ogromny. Tak ogromny, że cząstka przypadająca na Wokulskiego pokryła wszystkie wydatki, jakie w ciągu ostatnich miesięcy poniósł w Warszawie. Na parę godzin przed pożegnaniem się Suzin i Wokulski jedli śniadanie w swoim paradnym numerze i naturalnie rozmawiali o zyskach. Masz bajeczne szczęście. To nie szczęście, Stanisławie Piotrowiczu. To miliony. Nożykiem tniesz wiklinę, a toporem dęby. Kto ma kopiejki, robi interesa kopiejkowe i kopiejki zyskuje. Ale kto ma miliony, musi zyskiwać miliony. Rubel, Stanisławie Piotrowiczu, jest jak zapracowana szkapa. Kilka lat musisz czekać, zanim urodzi ci nowego rubla. Ale milion jest mnożny jak świnia. Co rok daje kilkoro. Za dwa albo trzy lata, Stanisławie Piotrowiczu, i ty zbierzesz okrągły milionik, a wtedy przekonasz się, jak za nim gonił inne pieniądze. Chociaż z tobą. Cóż ze mną? A ot co z tobą? Ty zamiast w takim mieście robić interesa dla siebie, do swego handlu, ty nic. Ty sobie wałęsasz się z głową na dół albo do góry, na nic nie patrząc, albo nawet wstyd powiedzieć chrześcijanowi, latasz w powietrze balonem. No i nareszcie powiem tobie, Stanisławie Piotrowiczu, ty obraziłeś na siebie jedną bardzo dystyngowaną damę. No, tę od baronowę. A przecież u niej można było i w karty pograć, i ładne kobiety znaleźć, i dowiedzieć się o niejednej rzeczy. Radzę tobie, daj ty jej co zarobić przed wyjazdem. Nie dasz adwokatowi rubla, on tobie 100 wyciągnie. Ty ojcze rodzony, i z czarownikami naradzę się. Nieczysta siła, na czym mówię tobie, nie zyskasz rozbitej kopiejki, a możesz na siebie obrazić Boga. O, nieładnie, nieładnie. Najgorsze co to myśli, że nikt nie wie, co tobie dolega. Tymczasem wszyscy wiedzą, że masz jakieś moralne cierpienie. Tylko jeden myśli, że chciałbyś kupować tu fałszywe bankocetle, a inny dogaduje się, że radbyś zbankrutować, jeżeli już nie jesteś bankrut. I ty w to wierzysz? Ej, Stanisławie Piotrowiczu, już komu? Ale tobie nie godzi się awansować mnie na durnia. Ty myślisz, ja nie wiem, że tobie chodzi o kobietę. Już. Kobieta smaczna rzecz. No i bywa, że nawet innemu solidnemu człowiekowi przewróci mózgi. Baw się więc i ty, kiedy masz pieniądze, ale ja tobie, Stanisławie Piotrowicz, powiem jedno słówko. Chcesz? Proszę cię. Kto prosi, żeby mu ogolić brodę, nie gniewa się na zdrapanie. Otóż, gołąbku, powiem tobie przypowieść. Znajduje się w tej Francji jakaś cudowna woda na wszystkie choroby, więc słuchaj mnie. Są tacy, którzy przychodzą tam na kolanach i prawie nie śmią spojrzeć, a są inni, którzy tę wodę bez ceremonii piją i nawet zęby płuczą. Ech, Stanisławie Piotrowicz, ty nie wiesz, jak ten pijący grubo żartuje z modlącego się. Zobacz więc, czy nie jesteś takim, a gdybyś był, pluń na wszystko. Ale co tobie? Boj,
A, prawda. Ach, pokosztuj wina. Czyś słyszał, co o niej? Kna się, że nic nadzwyczajnego nie słyszał. Kupcowi trzeba subiektów, a kobiecie bijących przed nią czołem, choćby dla zasłonięcia tego zucha, który nie bije poklonów. Rzecz całkiem naturalna. Tylko ty, Stanisław Piotrowiczu, nie wchodź między czeredę. A jeżeliś wszedł, podnieś głowę. 500 000 rubli kapitału to przecie nie plewy. Z takiego kupca nie powinni naśmiewać się ludzie. Wokulski podniósł się i przeciągnął jak człowiek, któremu zrobiono operację rozpalonym żelazem. Wrócił do siebie i pierwszy raz całkiem spokojnie począł przebiegać myślą wszystkich adoratorów panny Izabeli, których widywał z nią lub o których tylko słyszał. Przypomniał sobie ich znaczące rozmowy, tkliwe spojrzenia, dziwne półsłówka, wszystkie sprawozdania pani Meliton, wszystkie sądy, jakie krążyły o pannie Izabeli wśród podziwiającej ją publiczności. Wreszcie głęboko odetchnął. Zdawało mu się, że znalazł jakąś nitkę, która może wyprowadzić go z labiryntu. Po wyjeździe Suzina Wokulski po raz drugi odczytał dziś wręczony mu list Rzeckiego. Stary subjekt mało pisał o interesach, ale bardzo dużo o pani Stawskiej, nieszczęśliwej, a pięknej kobiecie, której mąż gdzieś zginął. Do śmierci zobowiążesz mnie, jeżeli coś obmyślisz dla ostatecznego wyjaśnienia, czy Ludwik Stawski żyje, czy umarł. Po czym następował rejestr dat i miejscowości, w których zaginiony przebywał, opuściwszy Warszawę. Stawska. Już wiem. To ta piękna pani z córeczką, która mieszka w moim domu. Co za dziwny zbieg wypadków. Może po to kupiłem dom Łęckich, ażeby poznać w nim tę drugą. Nic mnie ona nie obchodzi, skoro tu zostanę. Ale dlaczegoż nie miałbym jej dopomóc, jeżeli prosi Rzecki? Będę miał zaraz powód dać prezent baronowej, którą mi tak rekomendował Suzin. Wziął adres baronowej i pojechał w okolice Saint-Germain. Sieni domu, w którym mieszkała, był kramik antykwariusza. Wokulski, rozmawiając ze Szwajcarem, mimo woli rzucił okiem na książki i z radosnym zdziwieniem spostrzegł egzemplarz poezji Mickiewicza, tej edycji, którą czytał jeszcze jako subjekt Hopfera. Na widok wytartych okładek i spowiałego papieru cała młodość stanęła mu przed oczyma. Natychmiast kupił książkę i o mało nie ucałował jej jak relikwii. Szwajcar, któremu frank podbił serce dla Wokulskiego, zaprowadził go aż do drzwi apartamentów baronowej z uśmiechem życząc przyjemnej zabawy. Wokulski zadzwonił i zaraz na wstępie zobaczył lokaja w pąsowym fraku. W salonie, rzecz naturalna, były złocone meble, obrazy, dywany i kwiaty. Po chwili ukazała się baronowa z miną osoby obrażonej, która gotowa jednak przebaczyć. Istotnie przebaczyła mu. W krótkiej rozmowie Wokulski wyłożył cel wizyty, napisał nazwisko Stawskiego i miejsce, w których przebywał, usilnie prosząc, ażeby baronowa przez swoje liczne stosunki dała mu o zaginionym dokładną wiadomość. To jest możliwe. Ale czy nie zniechęcą pana koszta? Musimy odwołać się do policji niemieckiej, angielskiej, amerykańskiej. Więc? Więc wyda pan ze 3000 franków. Oto są 4000. Kiedyż mam spodziewać się odpowiedzi? Tego nie jestem w stanie oznaczyć. Może za miesiąc, może za rok. Sądzę jednak, że o rzeczywistości poszukiwań nie wątpi pan. Tak dalece nie wątpię, że zostawię u Rothschilda kwit jeszcze na 2000 franków. Ulala. Płatnych po otrzymaniu wiadomości o tym człowieku. Pan wkrótce wyjeżdża? O nie. Zabawię jakiś czas. Zachwycił pana Paryż. Spodoba się panu jeszcze bardziej z okien mego salonu. Przyjmuję co wieczór. Pożegnali się oboje bardzo zadowoleni. Baronowa z pieniędzy swego klienta, Wokulski, że jednym zamachem spełnił radę Suzina i prośbę Rzeckiego.
Teraz Wokulski został w Paryżu zupełnie osamotniony, bez żadnego obowiązkowego zajęcia. Wziął fiakra i pojechał według adresu daleko za wały miasta, w okolice Charreton. Na wskazanej ulicy fiakier zatrzymał się przed murowanym parkanem. Spoza niego widać było dach i górną część okien domu. Wokulski wysiadł z powozu i zbliżył się do żelaznej furtki w murze, zaopatrzonej w młotek. Po kilkunastu uderzeniach furtka nagle uchyliła się i Wokulski wszedł na dziedziniec. Był to jednopiętrowy, bardzo stary dom. Czy to wy, panie Siuze? Dzień dobry. Głowa znikła, lecz otwarty lufcik świadczył, że nie była złudzeniem. Wreszcie po kilku chwilach zgrzytnęły drzwi środkowe, otworzyły się i stanął w nich Geist. Był ubrany w podarte niebieskie spodnie, drewniane sandały na nogach i brudny flanelowy kaftanik na grzbiecie. Powinszuj mi, panie Siuze. Sprzedałem mój materiał wybuchowy angloamerykańskiej kompanii i zdaje się, zrobiłem niezły interes. 150 tysięcy franków gotówką z góry i 25 centimów od każdego sprzedanego kilograma. No to w tych warunkach chyba zarzuci pan swoje metale. Warunki te o tyle zmieniły moje położenie, że na parę lat nie potrzebuję się troszczyć o majątnego wspólnika. Lecz co do metalów, właśnie w tej chwili pracuję nad nimi. Spojrzyj. Wszedłszy na górę, znaleźli się w dużym pokoju o czterech oknach. Wokulski spojrzał na starca obutego w drewniane sandały jak najuboższy wyrobnik, potem na jego sprzęty, z których wyzierała nędza i pomyślał, że przecie ten człowiek za swoje wynalazki mógłby mieć miliony. Wyrzekł się ich jednak dla dobra jakiejś przyszłej, doskonalszej ludzkości. Geist wydawał mu się w tej chwili jak Mojżesz, który do obiecanej ziemi prowadzi jeszcze nieurodzone pokolenia. Niewesołe miejsce, niewesoła robota. Od 40 lat żyję w ten sposób. W tych aparatach uwięzło już kilka milionów i może dlatego ich posiadacz nie bawi się, nie ma służby, czasami nawet nie ma co jeść. Pobiegł do żelaznej szafy, otworzył ją w sposób bardzo skomplikowany i po kolei począł wydobywać sztabki metalu cięższego od platyny, lżejszego od wody, to znowu przezroczystego. Wokulski oglądał je, ważył, ogrzewał, kuł, przepuszczał przez nie prąd elektryczny, ciął nożycami. Na próbach tych zeszło mu parę godzin. W rezultacie jednak przekonał się, że przynajmniej pod względem fizycznym ma do czynienia z autentycznymi metalami. No i cóż? Fakt czy złudzenie, co? Nic nie rozumiem. Metal trzy razy lżejszy od wody. Niepojęta rzecz. Albo metal o jakieś 10% lżejszy od powietrza, co? Wziął ze stołu stalowy sześcian i podawszy go Wokulskiemu mówił... Oto jest decymetr sześcienny, pełny, odlany ze stali. Weź go w rękę. Ile waży? Z 8 kilogramów. Podał mu drugi sześcian tej samej wielkości, również stalowy. A ten ile waży? No, ten waży z pół kilograma. Ale on jest pusty. Doskonale. A ta sześcienna klatka ze stalowego drutu ile waży? Ta waży kilkanaście gramów. Otóż widzisz, mamy trzy sześciany tej samej wielkości i z tego samego materiału, które jednak są nierównej wagi. A dlaczego? Gdyż w pełnym sześcianie jest najwięcej cząstek stali, w pustym mniej, a w drucianym najmniej. Wyobraź więc sobie, że udało mi się zamiast pełnych cząstek budować klatkowate cząstki ciał. A zrozumiesz tajemnicę wynalazku. Polega on na zmianie budowy wewnętrznej materiałów, co nawet dla dzisiejszej chemii nie jest żadną nowością. Kiedy widzę okazy, wierzę. Kiedy pana słucham, rozumiem. Ale gdy wyjdę stąd... Geist znowu otworzył szafę, poszukał i wydobywszy mały skrawek metalu, barwą przypominającego mosiądz, podał Wokulskiemu. Weź sobie to jako amulet przeciw powątpiewaniu o moim rozumie czy prawdomówności. Ten metal jest około 5 razy lżejszy od wody. Dobrze więc będzie ci przypominał naszą znajomość. Przy tym ma on wielką zaletę. Nie obawia się żadnych odczynników chemicznych. Prędzej zniknie, aniżeli zdradzi mój sekret. A teraz idź już, panie Siuze, odpocznij i namyśl się, co masz zrobić ze sobą. Przyjdę tu. Jeszcze nie ukończyłeś swoich rachunków ze światem.
Niecierpliwie ścisnął go za rękę i popychał ku drzwiom. Na schodach pożegnał go jeszcze raz i cofnął się do laboratorium. Gdy Wokulski wyszedł na dziedziniec, furtka już była otwarta, a gdy ją wyminął i stanął obok swego fiakra, zatrzasnęła się. Wróciwszy do miasta, Wokulski przede wszystkim kupił złoty medalion, umieścił w nim skrawek nowego metalu i zawiesił na szyi jak szkaplerz. Chciał przespacerować się, ale spostrzegł, że ruch uliczny męczył go, więc poszedł do siebie. Usiadł na fotelu i utonął we wspomnieniach. Widział sklep Hopfera, stołowe pokoje i gości, którzy drwili z niego. Widział swoją maszynę o wieczystym ruchu i model balonu, któremu usiłował nadać kierunek. Widział Kasię Hopfer, która mizerniała z miłości dla niego. Wzrok jego machinalnie padł na stół, gdzie leżał niedawno kupiony Mickiewicz. Ile ja to razy czytałem, Boże. Książka otworzyła się sama i Wokulski przeczytał. Zrywam się, biegnę, składam na pamięć wyrazy, którymi mam złorzeczyć okrucieństwu twemu. Składane, zapomniane już po milion razy. Ale gdy ciebie ujrzę, nie pojmuję, czemu znowu jestem spokojny, zimniejszy nad głazy, aby goreć na nowo, milczeć po dawnemu. Teraz już wiem, przez kogo jestem tak zaczarowany. Zmarnowaliście życie moje. Zatruliście dwa pokolenia. Oto skutki waszych sentymentalnych poglądów na miłość. Złożył książkę i cisnął nią w kąt pokoju, aż rozleciały się kartki. Książka odbiła się od ściany, spadła na umywalnię i ze smutnym szelestem stoczyła się na podłogę. Dobrze ci tak. Tam twoje miejsce. Bo któż to miłość przedstawił mi jako świętą tajemnicę? Kto nauczył mnie gardzić codziennymi kobietami, a szukać niepochwytnego ideału? Miłość jest radością świata, słońcem życia, wesołą melodią w pustyni, a ty co z niej zrobiłeś? Żałobny ołtarz. Jeżeli poezja zatruła twoje życie, to któż zatruł ją samą? I dlaczegoż Mickiewicz, zamiast śmiać się i swawolić jak francuscy pieśniarze, umiał tylko tęsknić i rozpaczać? Bo on, tak jak i ja, kochał pannę wysokiego urodzenia, która mogła stać się nagrodą nie rozumu, nie pracy, nie poświęceń, nawet nie geniuszu, ale pieniędzy i tytułu. Biedny męczenniku. Tyś oddał narodowi coś miał najlepszego, lecz cóżeś winien, że przelewając w niego własną duszę, razem z nią przelałeś cierpienia, jakimi nasycali ciebie. To oni są winni twoim, moim i naszym nieszczęściom. Położył się na kanapie i znowu myślał. Szczególny kraj, w którym od tak dawna mieszkają obok siebie dwa całkiem różne narody, arystokracja i pospólstwo. Jeden mówi, że jest szlachetną rośliną, która ma prawo ssać glinę i mierzwę. A ten drugi albo przytakuje dzikim pretensjom, albo nie ma siły zaprotestować przeciw krzywdzie. I ja miałbym tam wracać? Po co? Tu przynajmniej mam naród żyjący wszystkimi zdolnościami, jakimi obdarowano człowieka. Tu naczelnych miejsc nie obsiada pleśń podejrzanej starożytności, ale wysuwają się naprzód istotne siły. Praca, rozum, wola, twórczość, wiedza, nawet piękność i zręczność, a nawet choćby szczere uczucia. Tam zaś praca staje pod pręgierzem, a triumfuje rozpusta. Ten, kto dorabia się majątku, nosi tytuł Sknery, Kutwy, Dorobkiewicza. Ten, kto go trwoni, nazywa się hojnym, bezinteresownym, wspaniałomyślnym. Tam prostota jest dziwactwem. Oszczędność wstydem. Uczoność równoznaczy z obłędem. Artyzm symbolizuje się dziurowymi łokciami. Tam chcąc zdobyć miano człowieka, trzeba posiadać albo tytuł z pieniędzmi, albo talent wciskania się do przedpokojów. Ja bym tam miał wracać? Począł chodzić po pokoju i liczyć. Geist jeden, ja drugi, Ochocki trzeci. Ze dwóch jeszcze znajdziemy i za 4 albo 5 lat wyczerpalibyśmy owe 8000 doświadczeń potrzebnych do znalezienia metalu lżejszego niż powietrze. No, a wtedy co? Co stanie się z dzisiejszym światem na widok pierwszej machiny latającej bez skrzydeł? Oszalałem? Szybko rozpiął kamizelkę i wydobywszy spod koszuli złoty medalion, otworzył go. Skrawek metalu, podobnego do mosiądzu i lekkiego jak puch, był na swoim miejscu. Droga do olbrzymiego wynalazku była na oścież otwarta. Zostaje.
Bóg ani ludzie nie przebaczyliby mi zaniedbania podobnej sprawy. Wokulski zaświecił gazowe lampy nad stołem, wydobył papier i pióro i zaczął pisać. Mój Ignacy, chcę pogadać z tobą o bardzo ważnych rzeczach. A ponieważ do Warszawy już nie wrócę, proszę cię więc, ażebyś jak najśpieszniej... Jakaś trwoga opanowała go na widok napisanych przez siebie wyrazów do Warszawy już nie wrócę. Nagle rzucił pióro. Oto dwie drogi. Jedna wiedzie do nieobliczonych reform ludzkości, druga do podobania się, a nawet przypuśćmy do zdobycia kobiety. Co wybrać? Metale Geista dadzą początek takiej cywilizacji, o jakiej nie marzono. I kto wie, czy wprost nie uszlachetnią gatunku ludzkiego. A z drugiej strony, cóż mam? Kobietę, która przy takich jak ja parweniuszach nie wahałaby się kąpać. Przypuśćmy wreszcie, żebym się z nią ożenił. A wtedy co? Natychmiast do salonu Dorobkiewicza wleliby się wszyscy jawni i tajni wielbiciele. Kuzyni rozmaitego stopnia. Czy ja wiem wreszcie kto? Po roku tego życia spodliliby mnie tak, że może zniżyłbym się do zazdrości o podobne indywidua. Czy nie wolałbym rzucić serce głodnemu psu, aniżeli oddać je kobiecie, która nawet nie domyśliła się, jaka jest różnica między nimi a mną. Basta. Znowu usiadł przy stole i zaczął list do Geista. Wtedy zapukano do drzwi. Wszedł garson i podał Wokulskiemu duży list. Z Warszawy od Rzeckiego? Przysyła mi jakiś drugi list. Od prezesowej. Co? Może donosi mi o ślubie panny Izabeli? Rozerwał kopertę, lecz przez chwilę wahał się z odczytaniem. Serce zaczęło mu bić śpieszniej. Wszystko jedno. Mój kochany panie Stanisławie, dobrze widać, bawisz się podobno nawet w Paryżu, kiedy zapominasz o swoich przyjaciołach. A grób świętej pamięci biednego stryja twego wciąż czeka na obiecany kamień. I ja także chciałbym poradzić się ciebie o budowę cukrowni, do której namawiają mnie na stare lata. Wstydź się, panie Stanisławie, nade wszystko żałuj, że nie widzisz rumieńca na twarzy Beli, która w tej chwili jest u mnie i spiekła raczka, usłyszawszy, że pisze do ciebie. Kochane dziecko, mieszka u ciotki w sąsiedztwie i często mnie odwiedza. Domyślam się, że zrobiłeś jej jakąś dużą przykrość. Nie ociągaj się więc z przeprosinami i jak najszybciej przyjeżdżaj prosto do mnie. Bela zabawi tu jeszcze kilka dni i może uda mi się wyjednać ci przebaczenie. Wokulski zerwał się od stołu, otworzył okno i postawszy w nim chwilę przeczytał drugi raz list prezesowej. Oczy zaiskrzyły mu się, na twarz wystąpiły wypieki. Zadzwonił raz, drugi, trzeci. Wreszcie sam wybiegł na korytarz. Garson! Hej! Garson! Do usług. Rachunek. Jaki? Cały rachunek za ostatnie 5 dni. Cały. Nie rozumiesz? Czy zaraz? Natychmiast. I powóz na dworzec kolei północnej. Natychmiast! Wróciwszy z Paryża do Warszawy, Wokulski zastał drugi list prezesowej. Nie myśl, panie Stanisławie, że zapraszam cię z powodu twoich świeżych awansów dla pochwalenia się znajomością z tobą. Tak czasem bywa, ale nie u mnie. Chcę tylko, ażebyś odpoczął po swych ciężkich trudach, a może i rozerwał się w moim domu, gdzie oprócz gospodyni, starej nudziarki, znajdziesz jeszcze towarzystwo młodych i ładnych kobiet. Dużo mnie obchodzą młode i ładne kobiety. W następnej zaś chwili przyszło mu na myśl, o jakich to awansach pisze prezesowa. Czyby już nawet na prowincji wiedziano o jego zarobku, choć sam nikomu o tym nie wspomniał? Słowa prezesowej przestały go jednak dziwić, gdy na prędce rozejrzał się po interesach. Od dnia wyjazdu do Paryża obroty jego handlu znowu wzrosły i wzrastały z tygodnia na tydzień. W stosunki z nim weszło kilkudziesięciu nowych kupców, a cofnął się ledwie jeden. Kiedy Wokulski skończył przeglądać księgi, pan Ignacy otworzył kasę ogniotrwałą i z uroczystą miną wydobył stamtąd list Suzina. Suzin proponował mu na zimowe miesiące nowy interes, prawie tej samej doniosłości co paryski. Cóż ty na to? Mój Stachu, tak ci ufam, że gdybyś nawet spalił miasto, jeszcze byłbym pewny, że zrobiłeś to w szlachetnym celu. Jesteś nieuleczony marzyciel, mój stary. Nie miał wątpliwości, że Ignacy znowu posądza go o jakieś polityczne knowania. Nie sam Rzecki myślał w taki sposób.
Wstąpiwszy do swego mieszkania, Wokulski znalazł całą pakę biletów wizytowych i listów. Przez cały czas nieobecności odwiedziło go około setki ludzi wpływowych, utytułowanych i majętnych, z których co najmniej połowy dotychczas nie znał. Jeszcze większą osobliwość stanowiły listy. Były to prośby bądź o wsparcie, bądź o protekcję do rozmaitych władz cywilnych i wojskowych, lub też anonimy po największej części wymyślającemu. Jeden nazywał go zdrajcą, inny fagasem, który tak wprawił się do służby u Hopfera, że dziś dobrowolnie wdziewa na siebie liberię arystokracji, a nawet więcej niż arystokracji. Inny anonim zarzucał mu opiekę nad kobietą złego życia, inny doniósł, że pani Stawska jest kokietką i awanturnicą, a Rzecki oszustem, który w nowo nabytym domu wykrada mu komorne i dzieli się z rządcą niejakim Wirskim. Na ulicy także, o ile miał czas zwracać uwagę, spostrzegł, że jest przedmiotem ogólnego zainteresowania. Mnóstwo osób kłaniało mu się. Czasem zupełnie obcy wskazywali na niego, gdy przechodził. Byli jednakże i tacy, którzy z widoczną niechęcią odwracali od niego głowę. Między nimi zauważył dwóch znajomych, jeszcze z Irkucka, co go dotknęło w przykry sposób. Na drugi dzień swego pobytu w Warszawie odpisał Suzinowi, że propozycję przyjmuje i że w połowie października będzie w Moskwie. Późnym zaś wieczorem wyjechał do prezesowej, której majątek leżał o kilka mil od niedawno wybudowanej kolei. Na dworcu spostrzegł, że i tu jego osoba robi wrażenie. Sam zawiadowca przedstawił się i kazał mu dać oddzielny przedział. Nadkonduktor zaś, prowadząc go do wagonu, rzekł, że to on właśnie miał zamiar ofiarować mu wygodne miejsce, gdzie by można spać, pracować albo rozmawiać bez przeszkód. Po długim staniu pociąg zwolna ruszył. Była już noc, duża, bezksiężycowa i bezobłoczna, a na niebie więcej gwiazd niż zwykle. Wokulski otworzył okno i przypatrywał się konstelacjom. Przyszły mu na myśl syberyjskie noce, gdzie niebo bywa niekiedy prawie czarne, zasiane gwiazdami jak śnieżycą, gdzie mała niedźwiedzica krąży prawie nad głową, a Herkules, kwadrat Pegaza, bliźnięta, świecą niżej niż u nas nad horyzontem. Zapukano do drzwi przedziału i po chwili ukazał się nadkonduktor. Pan baron Dalski pyta się, czy może tu przyjść. Jedzie tym samym wagonem. Pan baron? Owszem, niech będzie łaskaw. Nadkonduktor cofnął się i przymknął drzwi, a Wokulski przypomniał sobie, że baron jest członkiem spółki do handlu ze wschodem i jednym z niewielu już konkurentów panny Izabeli. Czego to chce ode mnie? Może nie on jedzie do prezesowej, żeby na świeżym powietrzu złożyć pannie Izabeli stanowczą deklarację, jeżeli go nie uprzedził ten Starski. Najmocniej przepraszam, że niepokoję pana. Najmocniej. Nie ośmieliłbym się przerywać samotności, gdyby nie to, że chcę zapytać, czy pan nie jedzie do naszej czcigodnej prezesowej, która pana już od tygodnia oczekuje? Właśnie do niej jadę. Witam pana barona. Niechże pan siądzie. To doskonale, bo i ja tam jadę. Prawie od 2 miesięcy mieszkam tam. To jest, panie, nie tyle mieszkam, ile ciągle dojeżdżam. To od siebie, gdzie mi dom odnawiają, to z Warszawy. Teraz wracam z Wiednia, gdzie kupowałem meble, ale zabawię u prezesowej tylko parę dni, bo, panie, muszę zmienić wszystkie obicia w pałacu, założone niedawniej jak 2 tygodnie temu. Ale cóż, nie podobały się, więc obedrzemy. Nie ma rady. Śmiał się i mrugał oczyma, a Wokulskiego zimno przeszło. Dla kogo te meble? Komu nie podobały się obicia? Szanowny pan już skończył swoją misję, winszuję. Od pierwszego, panie, rzutu oka uczułem dla pana szacunek i sympatię, która teraz zamienia się w prawdziwą cześć. Tak, panie. Nasze usuwanie się od politycznego życia zrobiło nam wiele szkody. Pan pierwszy złamałeś nierozsądną zasadę abstynencji i za to, panie, cześć. Musimy się przecie interesować sprawami państwa, w którym znajdują się nasze majątki, gdzie leży nasza przyszłość. Nie rozumiem pana, panie baronie. Przepraszam, doprawdy nie miałem zamiaru, ale sądzę, że moja przyjaźń dla... Skończmy, panie, z wyjaśnieniami. Kontent pan z wiedeńskich sprawunków? Bardzo, panie, bardzo. Chociaż, czy pan uwierzy, że była chwila, że za radą szanownej prezesowej miałem zamiar fatygować pana w Paryżu? Chętnie służyłbym,
O cóż to chodziło? Chciałem mieć stamtąd garnitur brylantowy, ale że w Wiedniu trafiły mi się pyszne szafiry. Właśnie mam je przy sobie, jeżeli pan pozwoli. Pan jest znawcą klejnotów? Baron tymczasem wyjął z rozmaitych kieszeni cztery safianowe pudełka, ustawił je na ławce i po kolei zaczął otwierać. Oto bransoleta. Prawda? Jaka skromna. Jeden kamień. Brosza i kolczyki już są ozdobniejsze. I kazałem nawet zmienić oprawę. A to naszyjnik. Proste, co, ale smaczne i może dlatego ładne. Ale ogień jest, prawda, panie? Mówiąc tak, przesuwał szafiry przed oczyma Wokulskiego przy migotliwym blasku świecy. Nie podobają się panu? Komuż to baron wiezie taki prezent? Mojej narzeczonej. Sądziłem, że prezesowa wspomniała panu o naszym szczęściu rodzinnym. Nic. A właśnie dziś jest 5 tygodni, jak oświadczyłem się. I zostałem przyjęty. Komu się pan oświadczył? Prezesowej? Ależ nie. Oświadczyłem się pannie Ewelinie Janockiej, wnuczce prezesowej. Nie pamięta jej pan? Była u hrabiny w tym roku na święconem. Nie zauważył jej pan? Długa chwila upłynęła, zanim Wokulski skombinował, że panna Ewelina Janocka nie jest panną Izabelą Łęcką, że baron nie oświadczył się pannie Izabeli i że nie dla niej wiezie szafiry. Przepraszam pana, ale jestem tak rozstrojony, że po prostu nie wiedziałem, co mówię. Co za nieuwaga z mojej strony. Właśnie dostrzegłem w oczach pańskich znużenie i mimo to ośmieliłem się spłoszyć panu sen. Nie, panie, spać nie mam zamiaru. I miło mi będzie odbyć resztę drogi w pańskim towarzystwie. To chwilowe osłabienie, które już przeszło. Baron z początku robił ceremonię i chciał wychodzić, ale widząc, że Wokulski istotnie orzeźwił się, usiadł, zapewniając, że tylko na parę minut. Czuł potrzebę wygadania się przed kimś ze swoim szczęściem. Bo co to za kobieta? Kiedy mnie panie poznał, wydała mi się zimna jak posąg i tylko zajęta strojami. Dopiero dziś widzę, jakie tam skarby uczuć. Stroić się lubi, jak każda kobieta. Ale cóż to za rozum? Nikomu bym tego nie powiedział, co teraz powiem panu, panie Wokulski. Ja bardzo młodo zacząłem siwieć. I nie bez tego, ażebym od czasu do czasu nie dotknął wąsów fiksatuarem. No i kto by, panie, pomyślał, ledwie spostrzegła to, raz na zawsze zabroniła mi fiksatuarować się. Powiedziała, że ona ma szczególne upodobanie do siwych włosów i że dla niej prawdziwie pięknym może być tylko siwy mężczyzna. A o szpakowatych, co pani myśli, zapytałem? Że są tylko interesującymi, odpowiedziała. A jak ona to mówi, czy aby nie nudzę pana, panie Wokulski? Ależ panie, bardzo mi miło spotkać człowieka szczęśliwego. Prawdziwie jestem szczęśliwy. I to w sposób, który dla mnie samego jest niespodzianką, bo o ożenieniu się zawsze myślałem. Już od kilku lat zalecają mi to doktorzy. No i projektowałem, że wezmę sobie, panie, kobietę piękną, dobrze wychowaną, z nazwiskiem i prezencją, bynajmniej nie wymagając od niej jakiejś romantycznej miłości. Tymczasem ma pan. Sama miłość zastępuje mi drogę i jednym spojrzeniem roznieca pożar w sercu. Doprawdy, panie Wokulski, jestem zakochany. Nie, jestem szalony. Zabawna historia. Ten staruszek naprawdę wdeptał się po szyję. I nie mógł odpędzić wizerunku barona, który jak cień coraz to wypływał na amarantowe tło siedzenia. Więc patrzył na jego chudą twarz, na której płonął ceglasty rumieniec, na włosy jakby posypane mąką, na oczy wielkie, a zapadnięte, w których tlił się blask niezdrowy. Komiczne i smutne wrażenie robiły wybuchy namiętności w człowieku, który nieustannie zasłaniał sobie gardło, sprawdzał, czy okno jest dobrze zamknięte i siadał w przedziale na coraz to innym miejscu z obawy przeciągów. Czy podobna, żeby młoda panna mogła zakochać się w takiej mumii? Z pewnością jest o 10 lat starszy ode mnie. A jaki niedołężny, jaki przy tym naiwny.
Dobrze, a jeżeli ta panna naprawdę go kocha? Boć trudno przypuścić, ażeby go oszukiwała. W ogóle biorąc, kobiety są szlachetniejsze od mężczyzn. Nie tylko mniej spełniają występków, lecz i poświęcają się nierównie częściej od nas. Jeżeli więc z trudnością znalazłby się tak podły mężczyzna, który od rana do nocy kłamałby dla pieniędzy, to czy można posądzać o coś podobnego kobietę, młodą pannę, wychowaną wśród uczciwej rodziny? A jeżeli młoda dziewczyna może pokochać takiego dziada, to dlaczegoż by mnie nie miała pokochać tamta? Zawsze wracam do swego. A myśl stała się już rodzajem monomanii. Odsunął okno zamknięte przez barona i dla odpędzenia natrętnych wspomnień począł znowu przyglądać się niebu. Kwadrat Pegaza opuszczał się już na zachód, a na wschodzie podnosił się byk, Orion, pies mały i bliźnięta. Tymczasem pociąg szedł wciąż zwolna, długo zatrzymując się na stacjach. Powietrze zrobiło się chłodne. Na wschodzie zaczęły blednąć gwiazdy. Wokulski zamknął okno i legł na bujającej kanapie.